Powiedzmy, że mam dane takie wyrażenie 4x dodać 18. I teraz chciałbym zapisać to wyrażenie w postaci iloczynu jakichś innych wyrażeń. Inaczej mówiąc, chciałbym znaleźć jakiś wspólny czynnik, który da się tutaj wyciągnąć przed nawias. To właśnie będziemy teraz ćwiczyć, wyciąganie wspólnego czynnika przed nawias. No to zastanówmy się najpierw, jaki jest ten wspólny czynnik dla wyrażenia 4x i dla 18. Przez co dzielą się oba te wyrażenia? No na przykład przez 2, czyli mogę napisać, że 4x to jest 2 razy 2x. To jest to samo. No i tak samo 18 się dzieli przez 2, czyli mogę napisać, że to jest dodać 2 razy. No jak 18 podzielę przez 2, to co mi zostanie? Zostanie mi 9. 2 razy 2x to jest 4x, a 2 razy 9 to jest 18. No i mam tutaj ten wspólny czynnik. Tym wspólnym czynnikiem jest dwójka. Więc mogę teraz korzystając z rozdzielności mnożenia względem dodawania, jak gdyby w odwrotną stronę niż do tej pory z tego korzystaliśmy, napisać to w takiej postaci, że to jest 2 razy 2x, dodać 9. Co mam na myśli mówiąc, że korzystamy w odwrotną stronę? Otóż zwykle korzystaliśmy z rozdzielności mnożenia względem dodawania, żeby... Takie wyrażenie przekształcić do tej postaci, od której tutaj zacząłem. Czyli żeby wymnożyć 2 razy 2 x dodać 2 razy 9 I dokładnie byśmy dostali to, co tu jest napisane linijkę wyżej. Jakbym to wymnażał, to bym dostał 2 razy 2 x dodać 2 razy 9 no i bym wymnożył, dostałbym 4x, dodać 18. A teraz zrobiliśmy to jak gdyby w odwrotną stronę. No dobrze. No to zróbmy jeszcze jeden przykład może. Weźmy sobie wyrażenie takie. No nie wiem, 12... Dodać 32y. No i zróbmy to samo. Spróbujmy znaleźć wspólny czynnik, który się da wyciągnąć przed nawias. No to jaki będzie ten wspólny czynnik? Jak największy spróbujmy znaleźć. No obie te liczby dzielą się przez 2. No y nie jest tym wspólnym czynnikiem, bo y występuje tylko w tym drugim. No dzielą się przez 2, ale dzielą się też przez 4. 12 dzieli przez 4, 32 przez 4. No i to jest chyba najwięcej, co się da wyciągnąć tutaj, czyli napiszę tak, że to jest 4 razy 3 4 razy 3 to będzie 12. Dodać 4 razy, no i co tutaj mi zostanie? Tutaj mi zostanie 8Y 4 razy 8Y to będzie 32, czyli tym wspólnym czynnikiem tutaj jest właśnie ta czwórka. No a co to, mi, to, co mi zostanie w nawiasie, to będzie 3 dodać 8y. No i znowu, gdybym zaczął od tego wyrażenia i wymnożył, no to bym dostał to, co tu jest u góry. No bo 4 razy 3 to jest tutaj napisane dodać 4 razy 8y jest tutaj napisane. Po pomnożeniu bym dostał 12 plus 32 Y. No, i jak się zrobi więcej takich przykładów, to się okazuje, że potem to można szybciej w pamięci wykonywać. Na przykład, jak mam takie wyrażenie, no i myślę sobie wyciągnę czwórkę przed nawias, no to mogę od razu napisać, że to będzie 4. No i 12 podzielić przez 4 zostaje 3. 32y podzielone przez 4 zostaje 8y. Można pomijać, jak gdyby, ten pośredni krok tutaj. No, ale do tego, żeby nabrać pewnej biegłości, no to trzeba wykonać wiele takich ćwiczeń, do czego zachęcam.